Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, pozwolę sobie zacząć naszą rozmowę od cytatu z profesora Marcina Piątkowskiego, ekonomisty. W Polsce brakuje nam rozmachu, u nas cały czas rządzi ekonomia braku, a powinna rządzić ekonomia rozmachu. Nie będziemy w stanie dołączyć do tych najlepszych w światowej gospodarce, jeśli nie będziemy prowadzić takich dużych projektów inwestycyjnych z rozmachem. Dla mnie CPK to nie jest tylko lotnisko. Ja je postrzegam jako część większego cywilizacyjnego projektu. Czy rzeczywiście w Polsce rządzi ekonomia braku i czy brakuje nam takich potężnych inwestycji z rozmachem, które przy okazji, mówiąc kolokwialnie, dałyby kopa polskiej gospodarce i firmom działającym na polskim rynku? Ja myślę, że polska gospodarka przede wszystkim w polskiej gospodarce i w inwestycjach realizowanych w polskiej gospodarce najbardziej pożądaną cechą jest ich kontynuacja i przewidywalność. Od 20 lat bardzo dużo Polska inwestuje w infrastrukturę komunikacyjną. No, teraz mam nadzieję, że dzięki nowej perspektywie unijnej i nowym pieniądze również z Krajowego Programu Odbudowy. Te fundusze zewnętrzne pomogą przejść przez transformację energetyczną, rozbudują infrastrukturę ochrony zdrowia. Także myślę, że przed Polską są kolejne lata ważnych inwestycji, które powinny poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki i powinny sprawić, że Polska po prostu będzie jeszcze lepszym miejscem do życia. Zostanę jeszcze na chwilę przy tym CPK-u. Zakładając, że ruszy budowa, bo na razie jest to na etapie uzyskiwania zgód środowiskowych i pozyskiwania gruntów, co ono może oznaczać dla firm takich jak pańska działająca w sektorze infrastrukturalnym, budowlanym, biorąc pod uwagę, że to ma być inwestycja polegająca na budowie lotniska, szprych kolejowych i rozbudowy tras szybkiego ruchu, czy też dróg. Rzeczywiście CPK w tym zakresie, jaki jest planowany, to jest mega inwestycja infrastrukturalna, która z jednej strony obejmuje lotnisko, obejmuje ogromną ilość, czy bardzo dużą sieć dróg kolejowych i rozbudowę dróg ekspresowych. Wydaje mi się, że wokół tej inwestycji jest bardzo dużo emocji, natomiast... Słusznie? Wydaje mi się, że niekoniecznie słusznie, bo inwestycje powinny być raczej rozpatrywane z mniejszym poziomem emocji, natomiast one są częściowo zrozumiałe, chociażby jeżeli chodzi o lokalizację wielu elementów tej inwestycji. Co to oznacza dla branży budowlanej? To zależy, jak to będzie realizowane. Tak? Wiemy, że kumulacja inwestycji, a w kolejnych latach będziemy mieli do czynienia z kumulacją inwestycji. Nie są dobre. Nie są dobre, szczególnie w sytuacji, kiedy ten czas przygotowania się wydłuża, a czas realizacji się skraca, chociażby dlatego, że jest pewien horyzont wykorzystania funduszy pomocowych czy funduszy zewnętrznych. Więc takie kumulacje powodują tak naprawdę bardzo duże braki w zasobach i wzrost cen. Pamiętajmy, że to nie jest tylko rola wykonawców, ale jest to również rola zamawiających. Pamiętajmy o tej stronie podażowej, że mówimy tutaj też o pracownikach, mówimy tutaj też o potencjale, mówimy tu o przygotowaniach, o pewnym potencjale administracyjnym, który będzie umożliwiał realizację tych inwestycji. Także namawiałbym wszystkich, jeżeli mówimy o realizacji dużych inwestycji, żeby odejść od tego, co ja nazywam polską sektorową, czyli każdy patrzy tylko na swój wycinek, a spojrzenie na całość, czy wszyscy uczestnicy tej inwestycji są do tego przygotowani. Zdaniem pana jesteśmy przygotowani, czy wnioskuję z pańskiej wypowiedzi, że niespecjalnie? Według mnie naprawdę bardzo wiele tematów związanych z realizacją dużych inwestycji wymaga lepszej koordynacji, wymaga również większego zaangażowania również strony publicznej, generalnie mówiąc, chociażby jeżeli chodzi o przygotowanie kadrowe.
Miniony rok nie należał do najlepszych, jeżeli chodzi o sektor budowlany. Rosnące koszty materiałów i koszty pracy, odpływ dużej liczby pracowników ze wschodu, rosnąca inflacja, brak realnej waloryzacji kontraktów podpisanych jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, malejąca liczba zleceń i inwestycji. Jaki będzie ten rok? W minionym roku rzeczywiście poziom inwestycji i poziom rynku budowlanego spadł, natomiast też doszło do pewnej stabilizacji cen. Tak? Największy wzrost cen był w roku 2022. Największym i najbardziej tym wzrostem kosztów były dotknięte kontrakty podpisywane, mówiąc kolokwialnie, przed wybuchem wojny. I tutaj mamy bardzo różną sytuację ekonomiczną tych kontraktów. Wiemy, że kontrakty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ta próg waloryzacji został zwiększony jeszcze w grudniu zeszłego roku do 15%. To dalej nie pokrywa wzrostu kosztów, ale było krokiem, bardzo dobrym krokiem w dobrym kierunku. Mówimy o kontraktach kolejowych, gdzie ten poziom w tej chwili są podpisywane aneksy w większości umów do wzrostu do 10%. Jaki będzie ten rok? Ja z punktu widzenia swojej firmy Strabag patrzę dosyć optymistycznie. Mamy bardzo dobry, rekordowy wręcz portfel zleceń praktycznie we wszystkich branżach czy sektorach budownictwa poza budownictwem kolejowym, bo nie jest tajemnicą, że od dawna mówimy o tym, o przerwie takiej inwestycyjnej w przetargach kolejowych, która trwa już półtora roku i tutaj mamy nadzieję na po pierwsze podpisywanie, co już zaczęło się... Ta przerwa wynika z czego? Ta przerwa wynikała z braku finansowania. Czyli cały rok 2000, praktycznie 22 i 23 ze względów na brak finansowania. Było po pierwsze organizowanych bardzo mało przetargów, jeżeli chodzi o sieć kolejową i było podpisywanych bardzo mało umów. To ten temat był wielokrotnie przez branżę podnoszony, przez branżę budownictwa kolejowego i branżę generalnych wykonawców i producentów materiałów potrzebnych do infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że ta sytuacja gdzieś od trzeciego, czwartego kwartału tego roku się poprawi, ale tak czy inaczej, tu już akurat w tym sektorze będziemy mieli niestety dużą kumulację przetargów i realizacji w kolejnych latach, która ja uważam, że nie skończy się dobrze dla całego sektora. Wspomnił, to proszę wyjaśnić, dlaczego się nie skończy. Dlatego, że najgorsze w długoterminowych kontraktach inwestycyjnych jest pewna sinusoida przetargów i wydatków i tutaj, ponieważ od mniej więcej 3-5 kwartałów mamy dołek, no to kiedyś będziemy mieli przysłowiową górkę, która skończy się konkurencją o te same zasoby, wzrostem kosztów i perturbacjami na realizowanych kontraktach. Wspomniał Pan o środkach z KPO i o tym, że odkręcenie tego kurka z pieniędzmi może spowodować kumulację tych inwestycji. No to jest pewnego rodzaju wyzwanie, ale to jest też szansa, bo tych pieniędzy z KPO do tej pory nie było. Oczywiście, że jest to szansa. Ja to traktuję jako szansę z pewnymi obawami, które są zawsze, ale przede wszystkim jest to szansa na duże inwestycje w Polsce i małe inwestycje w Polsce. KPO jest tylko jednym z elementów finansowania inwestycji. Jest to również jakby KPO po pierwsze jako bezzwrotne subwencje, po drugie jako najtańszy pieniądz w obecnej sytuacji, po trzecie fundusze strukturalne i takie wszystkie programy europejskie poza KPO związane jakby z, nazwijmy to, normalną perspektywą budżetową Unii Europejskiej, po czwarte tak duże inwestycje poprawiają atrakcyjność inwestycyjną Polski również dla kapitału prywatnego, co widzimy. Także kolejne lata ja widzę naprawdę optymistycznie. Dajmy sobie szansę to wykorzystać, nie zmarnujmy tych pieniędzy, będzie to możliwe dzięki chociażby sensownym warunkom kontraktowym, które powinny na tym rynku obowiązywać. Tutaj liczymy cały czas na konstruktywną dyskusję z głównymi zamawiającymi publicznymi. Na pewno standardy, które można by było wprowadzić, jeszcze udoskonalić, ale również też na mobilizację strony publicznej
poza, nazwijmy to, głównymi zamawiającymi, ale chociażby po stronie administracyjnej, tak żeby te duże inwestycje można było w miarę bez dużych perturbacji przeprowadzić. Wspomniał Pan o pewnych polskich bolączkach, między innymi o tym, że Polska jest sektorowa. Ja pamiętam miniony rząd, czy też minione rządy, i ta walka z tą sektorowością miała być prowadzona, wyszło jak wyszło, a inne bolączki polskich przedsiębiorców to co? Brak stabilności prawa, zawiły system podatkowy? Ja myślę, że nie tylko branża budowlana, ale większość też innych branż. Głównym problemem jest problem demografii i braku pracowników. I tego problemu nie rozwiążemy z dnia na dzień, bo dzisiejsze problemy wynikają z tego, co było przez ostatnie 20 czy 30 lat i generalnie starzenia się polskiego społeczeństwa najsilniej w Europie. Nie rozwiążemy tego problemu bez uregulowania kwestii migracyjnych, na które też bez emocji należy spojrzeć. Jeżeli chcemy prowadzić inwestycje, jeżeli chcemy cały czas, żeby się gospodarka rozwijała, no to potrzebujemy w perspektywie 10 lat kilku milionów pracowników. I taka, wiadomo, że taka tych jest kilku milionów Polaków nagle nie przybędzie. Tych kilku milionów Polaków nie przybędzie i taka pozbawiona emocji dyskusja i rozwiązania związane z migracją są w Polsce niezbędne. A jak pan sobie wyobraża taki idealny model migracyjny, bo na problemy demograficzne, na które zwrócił pan uwagę, nałożyła się również wojna rosyjsko-ukraińska i wyssanie w dużym stopniu tego rynku, o którym rozmawiamy, tego rynku budowlano-infrastrukturalnego z pracowników ze wschodu, którzy, no bo mówimy tutaj o mężczyznach głównie, którzy wrócili na Ukrainę, by walczyć z agresorem. Jak ten problem rozwiązać tak modelowo, a nie tylko doraźnie? Ja nie mam tutaj złotej recepty, jak ten problem rozwiązać. Jeszcze wrócę do tego, co pan redaktor powiedział. Wszyscy zakładamy pozytywne, jak na razie, rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. To znaczy, że on się kiedyś skończy i będziemy mieli do czynienia z odbudową Ukrainy. Więc jeżeli... Tak, to oddzielny wątek, który chciałem też poruszyć, tak, ale... Jeżeli to nastąpi, to jak mówimy, wyssanie polskiego rynku będzie jeszcze dużo większe. Będzie jeszcze dużo większe, gdyż perspektywy inwestycyjne na Ukrainie i pieniądze, jakie tam mogą być zainwestowane, będą dużo większe niż w Polsce. Dlatego już dzisiaj powinniśmy zadbać o atrakcyjność inwestycyjną Polski i atrakcyjność inwestycyjną dla firm, które chciałyby tutaj realizować kontrakty i inwestować swoje pieniądze, bo za chwilę będziemy być może konkurowali z perspektywą inwestycji na Ukrainie. Wracając do tematu migracji, ja nie mam tutaj złotej recepty. Patrząc na wszystkie kraje europejskie, wiemy, że niektóre odniosły sukces, niektóre odniosły porażkę, ale to jest temat, którym jako całe społeczeństwo, nie tylko jako przedsiębiorcy, ale w ogóle jako całe społeczeństwo musimy się zmierzyć i na ten temat dyskutować, bo perspektywa demograficzna dla Polski w ciągu kilkunastu lat jest rzeczywiście niezbyt optymistyczna. Odbudowa Ukrainy to niestety pieśń przyszłości. Póki co Ukraina zmaga się z wojną i to, co się tam dzieje, nie wygląda na zbyt optymistycznie. Przez Polskę przetoczyła się rok temu taka fala dyskusji właśnie dotycząca tego, jak ma wyglądać odbudowa Ukrainy, jaki ma być udział polskich firm czy polskich przedsiębiorców, jak możemy ten wyścig z Amerykanami, Niemcami, Chińczykami wygrać. Pan zwrócił uwagę na aspekt, na który nie zwracano uwagi tak naprawdę do tej pory, bo mówiono raczej o szansach niż o
niż o zagrożeniach, to ja mam w takim razie dwa pytania. Po pierwsze, jak zadbać o tę atrakcyjność inwestycyjną Polski i o to, żeby inwestorzy nie bali się tutaj inwestować. Poziom inwestycji jest bardzo niski, to trzeba zaznaczyć. Miał osiągnąć 25%, tak, jest 17%. To jest dramatycznie źle. Dobrze, to zostańmy przy tej kwestii, jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski i jak zachęcić przedsiębiorców, żeby nie kumulowali kapitału, tylko inwestowali. To są takie sprawy, które są zawsze powtarzane i wydaje się, że są zrozumiałe, ale dosyć trudne do zmiany. No, chociażby stabilność prawa. Tak o tym mówimy od lat. Chociażby prawo podatkowe. Chociażby właśnie sprawy demograficzne i jakość kształcenia zawodowego, jaka jest w Polsce. Tu mamy od lat problem. Chociażby postępowania sądowe, tak? Jeżeli postępowania gospodarcze w polskim wymiarze sprawiedliwości trwają ponad 10 lat, są takie postępowania, to trudno zachęcać inwestorów, żeby to ryzyko brali na siebie, tak? Wymiar sprawiedliwości, jego, mówiąc kolokwialnie, przepustowość i efektywność jest jednym z podstawowych spraw zawsze poruszanych przez inwestorów, czy krajowych, czy zagranicznych, jeżeli chodzi o atrakcyjność Polski jako miejsce do inwestowania. We wszystkich wypowiedziach to jest temat, który jest bardzo taką, mówiąc kolokwialnie, jedną wielką niewiadomą, jak wygląda dochodzenie w Polsce roszczeń, jak wygląda przebieg procesu sądowego. Myślę, że tutaj dosyć zasadna jest dyskusja, chociażby żeby odciążyć sądy. Przede wszystkim trzeba dofinansować administrację sądowniczą, bo to nie zależy tylko i wyłącznie od sędziów, to zależy również od tym, jak sprawna jest cała administracja wymiaru sprawiedliwości. Można, wydaje się, zastanowić, czy są pewne czynności prawne, które mogą przejąć na przykład notariusze, którzy są takim sprywatyzowanym zawodem prawniczym, a być może mogliby jakieś czynności od sądów przejąć. Nie jestem do końca z tym specjalistą, ale wiem, jak duże są zatory sądowe. Jeżeli na wpis do hipoteki czeka się kilkanaście miesięcy w sądach, no to nie może to być normalna sytuacja. Jeżeli wpisy do KRS-u trwają już teraz krócej, to przypominam, ale też to nie jest takie oczywiste, kiedy pewne uchwały będą wpisane, więc reforma wymiaru sprawiedliwości idąca w kierunku większej produktywności, produktywności tego systemu w zakresie, ja wypowiadam się tylko i wyłącznie w zakresie sądownictwa gospodarczego, tak, i rozwiązywania sporów gospodarczych, jak również bezpieczeństwo obrotu związanej chociażby z wpisami do powszechnych rejestrów, czy to hipoteki, czy to krajowych rejestrów sądowych. I to, co powiedziałem, te zasady, o których właściwie rozumiem, że one już powinny obowiązywać, tak? Czyli nie wprowadzanie zmian podatkowych na krócej niż pół roku przed ich obowiązywaniem. No, mieliśmy w ostatnich latach kompletne zamieszanie związane chociażby z tak zwanym Polskim Ładem w zakresie podatkowym. No, nie może być tak, że ani przedsiębiorca, ani pracownik nie wiedzą, jakie płacą podatki na końcu. A taka była sytuacja w 2022 roku, tak? Jak pamiętam, bo to był pierwszy rok wprowadzenia. Czy systemy podatkowe ładu, w ciągu jednego roku przedsiębiorcom, pracownikom, że są trzy systemy, a na końcu możesz sobie wybrać taki, jaki uważasz, no to jest parodia ze zbierania podatków i parodia z ich określania, a nie jakiś system, na którym można się opierać. Jeżeli mówimy o inwestycjach, popatrzmy chociażby na temat, który jest również częściowo domeną władzy samorządowej. Za dwa tygodnie mamy wybory. Chociażby problem zagospodarowania przestrzennego. Ile procent powierzchni kraju, ile gmin ma plany zagospodarowania przestrzennego? Jak długo trwa wydawanie pozwoleń na budowę?
proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o inwestycje publiczne, to zwykle co mamy? Mamy specustawy. Specustawa drogowa, mówimy o specustawie, jeżeli chodzi o inwestycje, o realizację dużych inwestycji. Ale tak z polskiego na nasze, przetłumaczając, co to jest specustawa. Specustawa mówi jedną rzecz. Jak ty, inwestorze prywatny, chcesz wybudować fabrykę, hotel, osiedle mieszkaniowe, to musisz przejść całą ilość przepisów, uzgodnień i nie zagwarantujemy ci, ile to trwa. A ja jako urzędnik tego nie muszę robić. Mogę sobie zrobić specustawę i przejść z jakąś inwestycją publiczną dużo szybciej. Czyli tworzymy prawo, z którym nawet urzędnicy odpowiedzialni za realizację inwestycji publicznych nie są w stanie sobie poradzić, potrzebują specustawy, a inwestorzy prywatni muszą sobie z tym poradzić. Oczywiście to ma swoje uzasadnienie, chociażby ze względu na wagę pewnych inwestycji, ale ja chciałem zwrócić uwagę na generalny problem. Chociażby specustawy pokazują, jak inne elementy związane z procesem inwestycyjnym, jego otoczeniem prawnym i organizacyjnym są skomplikowane. Więc nie twórzmy protez, które pozwalają omijać, tylko stwórzmy raz takie prawo, które dałoby na przykład pewność inwestorom, że w ciągu określonego czasu są w stanie uzyskać pozwolenie na budowę, jeżeli spełnią wszystkie warunki. W tej chwili w dużych miastach trwa to rzeczywiście kilka lat. A potem na końcu się zastanawiamy, dlaczego drożeją mieszkania. Mieszkaniami chciałem zakończyć, ale zanim do tych nieszczęsnych mieszkań przejdziemy, to dzisiaj mamy taką kumulację, jeżeli chodzi o strajk rolników. Protestują oni przeciwko Zielonemu Ładowi, ale Zielony Ład i zmiany przepisów unijnych dotykają również branży budowlanej. Tak, wzrost kosztów wynikający z dążenia do zeroemisyjnego budownictwa, energooszczędne projekty i proekologiczne trendy stanowiące swego rodzaju wymóg i mające być standardem. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na nieustanny wzrost cen i nie ma od tego odwrotu? Ja nie widzę tylko tego w tak negatywny sposób, że Zielony Ład to jest tylko i wyłącznie wzrost kosztów. Zielony Ład, potocznie mówiąc, Zielony Ład to jest przede wszystkim czy zwiększenie efektywności energetycznej. Nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na wzrost kosztów, tylko jesteśmy też mobilizowani, żeby rozwijać technologie, tworzyć produkty i tworzyć usługi, które będą na końcu zeroemisyjne. W dłuższej perspektywie one mają oferować tańsze koszty eksploatacji, mniejsze obciążenie dla środowiska i w perspektywie dłuższej niż sama realizacja, ja widzę dużą wartość dodaną, jeżeli chodzi o uregulowania dotyczące budownictwa i nie tylko, i uregulowania zmierzające do zeroemisyjności. Czyli te plusy dodatnie pan widzi, nie plusy ujemne. Tak, ja widzę plusy dodatnie. Jeżeli widzimy to też, my też jako Strabag w swojej strategii People Planet Progress, widzimy też to jako duże wyzwanie i duże takie zobowiązanie społeczne do tego, żeby być liderem transformacji energetycznej, być liderem transformacji zeroemisyjności. Branża budowlana i nieruchomościowa to jest około 40% emisji. Tak, mówimy o całym cyklu życia produktów. Tak? Budynek, w którym się w tej chwili znajdujemy, jego cykl życia to jest kilkadziesiąt lat. Tak? I od rozwiązań zastosowanych podczas jego budowy, ale też w trakcie eksploatacji zależy, jak dużym obciążeniem dla środowiska ten budynek będzie. Więc pracujmy na, nie twórzmy przepisów na przysłowiowego wariata, tak? Nie twórzmy przepisów, których nie można wprowadzić z dnia na dzień, które wymagają od wielu branż czy grup społecznych zbyt dużo wyrzeczeń na początku. Natomiast nie zapominajmy, jaki cel jest na końcu w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Tylko żeby ten cel wtedy zrealizować, to trzeba go kiedyś zacząć. To zakończmy na mieszkaniach. Nie jesteście co prawda deweloperem, ale realizujecie inwestycje mieszkaniowe między innymi we Wrocławiu. Skąd ten szaleńczy wzrost cen, jaki miał miejsce
w ostatnich 2 latach i wszystko wskazuje na tym, że w tym roku też to będzie 10-15 co najmniej procentowy wzrost cen mieszkań. Z czego on wynika? Ja uważam, że głównym czynnikiem wzrostu cen są czynniki podażowe. To jest to, o czym mówiłem, jak trudno jest w tej chwili pozyskać grunty, jak trudno jest doprowadzić grunt do tego etapu, żeby można było wystartować z budową. To my widzimy, jak nasi klienci, deweloperzy, jaki długi okres czasu oni potrzebują, żeby przygotować daną inwestycję. Przygotować daną inwestycję to znaczy również ją sfinansować w tym okresie przygotowania inwestycji, więc myślę, że kwestie podażowe związane chociażby z ilością nowych pozwoleń na budowę są tutaj kluczowe. Oczywiście wzrost kosztów realizacji, on był też ponad dwucyfrowy, szczególnie w roku 2022. No i z trzeciej strony są to kwestie popytowe, związane również z rozwiązaniami taniego kredytu, który ja uważam, że pewne dofinansowanie zakupu mieszkań, szczególnie dla osób startujących w życie zawodowe czy zakładających rodzinę, chociażby z tych względów, o których mówiliśmy wcześniej, czyli jakby troski o demografię, są też kluczowe. Natomiast wydaje się, że ostatnie programy bardziej rozgrzały rynek niż doprowadziły do ustabilizowania się sytuacji mieszkaniowej, czy też jakby wzrostu dostępności tego metra kwadratowego dla młodych osób. I to tylko pokazuje to, o czym mówiliśmy wcześniej. Kumulacja na rynku infrastruktury też powoduje wzrost kosztów, więc z samych pieniędzy nie przybędzie ani mieszkania, ani dróg, ani kolei. Pieniądze są ważne i niezbędne, ale ważny jest cały proces i trzeba go zaczynać od przygotowania, od pozyskania gruntu, od czasu, jaki potrzeba na inwestycje, od mądrej współpracy pomiędzy w tym przypadku deweloperem a władzami samorządowymi i od sensownych programów, jakby tego nie nazwał, ale coś, co to możemy nazwać budownictwa socjalnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa gościem był Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.